Słuchajcie, przyjaciele, czy ktoś z was, kto tutaj jest, nie oddał życia Jezusowi jeszcze? Czy nie oddałeś życia Jezusowi? Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność? Spójrz teraz w swoje serce i zobacz, czy jesteś pojednany z Bogiem. Zobacz, czy jesteś pojednany z Bogiem. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy. Bez Jezusa nie można wejść do nieba. Nie można wejść do nieba, bo się chodzi do kościoła. Nie można wejść do nieba, bo się przyjmuje sakramenty. Nie można wejść do nieba, bo się ktoś o Ciebie pomodli. Można wejść do nieba tylko wtedy, kiedy osobiście uwierzysz w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy, że wstał z martwych i wyznasz Go Panem swojego życia. Wtedy narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Nikt Ci w tym nie pomoże. Żaden kapłan, żaden człowiek. Kto z Was chciałby oddać się Jezusowi? Chcesz? Kto z Was chciałby się pojednać z Bogiem jeszcze? Kto jeszcze? Jezus może wrócić każdego dnia. Każdego dnia Jezus może wrócić jutro. Jeżeli ktoś chce się pojednać z Bogiem, chodź do mnie teraz. Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, przekleństwo ciąży na Twoim życiu. W Twoim życiu są różne złe rzeczy. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa, diabeł zostaje zmiażdżony pod nogami Jezusa. Kto jeszcze z Was chce się dziś pojednać z Bogiem? To największy krok w życiu. Pomódlcie się ze mną, powiedzcie tak: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Przebaczyłeś mi raz na zawsze. Panie Jezu, ja wierzę, że wstałeś z martwych. To nie jest już dla mnie religia. To jest coś prawdziwego. Kocham Cię, Panie Jezu. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. I kiedy odejdę z tej ziemi, to pójdę do nieba, bo Ty za mnie umarłeś i nie masz do mnie żalu. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, wypełniaj. Wypełniaj Twoją obecnością, wypełniaj Twoją mocą. W imieniu Jezusa ja rozkazuję, aby ich duchy pewnych im powstawały do życia. Ja mówię: odrodzenie duchowe, odrodzenie duchowe. Nowy człowiek, nowy człowiek, nowy człowiek. A Tobie, diable, zabraniam dotykać ich życia. Usuwaj się z ich życia. Przeklinam Cię i zabraniam Ci wpływać na ich życie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, przyjdź teraz do każdej z tych osób. Niech ich duch się narodzi teraz. W imieniu Jezusa. Oddajcie chwałę Bogu do tych ludzi. Hallelujah.